Cześć! Dzisiaj zrobi się słodko na moim kanale, dlatego że zdradzę Ci przepis na banalnie prosty, bez pieczenia, sernik. Sernik z czekoladą, sernik z owocami. I na pewno, jeśli jesteś tutaj ze mną od dawna, to już doskonale znasz ten sernik. Ale wiem, że przybyły też nowe osoby, więc dzisiaj coś wyjątkowego i coś słodkiego. Tak jak wspominałam w jednym z moich wcześniejszych filmów, będę przypominać przepisy, które już pojawiły się jakiś czas temu na moim kanale, ale wiem, że wiele osób ma problem z ich znalezieniem. Natomiast ten dzisiejszy przepis to jest taki przepis, o który najczęściej dostaję pytania. Dlaczego? Dlatego, że można go zrobić w różnych modyfikacjach, z różnymi owocami, z różnymi czekoladami. Można wykorzystać na przykład ciastka Oreo. No możliwości jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale to jest taki przepis, który każdy jest w stanie wykonać. Zwłaszcza takie osoby jak ja, które z pieczeniem nie do końca się udają. Więc tutaj nie trzeba nic będzie piec, nie trzeba będzie dodawać żadnych drożdży, nie trzeba poświęcić na wykonanie tego sernika kupy czasu, a zawsze wychodzi. Zawsze wychodzi bez względu na to, przez kogo jest zrobiony i co tam w środku jest. Dzisiaj podam Ci przepis na tradycyjną wersję. Tradycyjną wersję to znaczy, mamy wykorzystaną tutaj białą czekoladę i truskawki. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, Ty możesz wykorzystać na przykład maliny, możesz wykorzystać ciemną czekoladę, gorzką czekoladę, możesz dodać kakao, możesz tutaj kombinować ile tylko będziesz chcieć, a zawsze wyjdzie super. Zaczynamy. Po pierwsze, będzie Ci potrzebna tortownica. Ja mam taką malutką, która ma średnicę 18 cm, bo my jesteśmy tylko we dwójkę, więc spokojnie taki deser wystarczy na dwie osoby. Tortownica 18 cm, ale Ty możesz wykorzystać również większą tortownicę. No i pamiętaj, że ilość składników wtedy się zwiększy. Wszystkie składniki znajdziesz w opisie do dzisiejszego filmu. Teraz lecimy ze składnikami i bazą naszego ciasta będą herbatniki. Ty oczywiście możesz wykorzystać też inne ciastka. U mnie najlepiej sprawdzają się właśnie takie tradycyjne, zwykłe, najtańsze herbatniki. Mam tutaj opakowanie 200 gramów, ale wiem, że wykorzystam z niego połowę. Kolejny składnik to owoce. Tak jak wspomniałam, będę korzystać z truskawek. Ty możesz wykorzystać maliny, ale możesz też wykorzystać owoce sezonowe. No i oczywiście kolejna warstwa naszego ciasta to będzie mascarpone. Mi na taką małą tortownicę wystarczy mascarpone 250 gramów. Będziesz również potrzebować masło oraz czekoladę. Tak jak powiedziałam, u mnie biała czekolada. Ostatnią warstwą naszego sernika będzie śmietana i tutaj najlepiej wykorzystać śmietanę do deserów, czyli tę właśnie gęstą 36% i przygotuj sobie również cukier puder. Zaczynamy od przygotowania spodu naszego sernika i będą tutaj właśnie wkraczały herbatniki lub też inne ciastka, które należy pokruszyć. Możesz w tym celu wykorzystać blender, ale możesz równie dobrze, tak jak ja, włożyć herbatniki do torebki, a następnie je dobrze utłuc. No dobrze, mamy gotową masę na spód, czyli nasze rozkruszone herbatniki. Tutaj jak widzisz mam połowę opakowania tych 200 gramów, tyle mniej więcej tego wyszło. I też widzisz, że te herbatniki nie są idealnie pokruszone, mają różne rozmiary. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I tak, wszystkie wylądują na spodzie sernika. W rondelku należy rozpuścić teraz masełko, które będziemy dodawać do herbatników. Ja wykorzystuję tutaj prawie pół kostki masła. Nie wiem jak Ty, ale ja uwielbiam zapach masła, które właśnie się tak rozpuszcza. No i teraz dodajemy rozpuszczone masło do herbatników i wszystko ze sobą razem mieszamy. Zobacz, zależy nam na tym, by te herbatniki zrobiły się mokre. Więc jeśli zauważysz, że nadal są suche i nie za bardzo dobrze się ze sobą sklejają, dodaj więcej masła. Kiedy masa będzie już gotowa, musisz przełożyć ją do tortownicy. I co najfajniejsze, nie musisz tortownicy niczym smarować. Po prostu przekładasz masę, a następnie ją dokładnie ugniatasz właśnie jako spód naszego ciasta. No i zobacz, jak to fajnie wygląda. Ugnieciony spód. Wkładamy teraz tortownicę na mniej więcej 10 minut do lodówki.
i w tym czasie przygotujemy truskawki. Umyte, pokrojone truskawki wykładam na spodzie naszego sernika, czyli tak jak widzisz, układam sobie je po prostu jedne obok drugich. One i tak będą przykryte masą serową, więc to też nie ma znaczenia, jak je obok siebie ułożysz. I przypominam, jeśli będziesz korzystać z innych owoców, to też musisz je wyłożyć właśnie na tej ciasteczkowej warstwie. No i gotowe. Zostaw sobie też trochę owoców, ponieważ wykorzystasz je jako dekoracja już na samym końcu, kiedy sernik będzie gotowy. Teraz zajmiemy się przygotowaniem masy serowej. I jak widzisz, rozpuszczam tabliczkę czekolady w kąpieli wodnej. Co to znaczy w kąpieli wodnej? To znaczy, że w rondelku mam wodę. Tutaj mam nałożoną miseczkę, gdzie będzie rozpuszczać się właśnie ta połamana czekolada. Już nawet widać tutaj odrobinkę. A to ciepło, które się będzie wytwarzało pomiędzy wodą a właśnie tą miseczką, spowoduje, że ta czekolada będzie się rozpuszczać. I kiedy już będzie ładnie rozpuszczona, dodaję ją do masy serowej, do tego mojego mascarpone. No proszę, jak to pięknie wygląda. Dodałam czekoladę do mascarpone i teraz przy pomocy widelca będę wszystko ze sobą dokładnie mieszać. Zrobiła się piękna serowo-czekoladowa masa, którą będę teraz przekładać właśnie tutaj, do tortownicy. Kiedy będziesz rozsmarowywać masę serową, pamiętaj, by dokładnie ją docisnąć, ponieważ ona musi wejść we wszystkie szczeliny, gdzie znajdują się owoce, tak żeby to wszystko ładnie nam się pokryło. I teraz wkładam masę serową do lodówki i przygotuję kolejną śmietanową warstwę. Jak byłam dzieckiem, mama, kiedy przygotowywała różne słodkości, między innymi polewę czekoladową, albo właśnie takie masy serowe z czekoladą, zawsze pozwalała mi wylizać miskę albo wylizać łopatkę. I muszę Ci się przyznać, że do dziś mi to zostało. Uwielbiam zawsze sobie odrobinę tej masy czy polewy zostawiam właśnie w naczyniach, żeby później je dokładnie wylizać. Czy Ty też tak robisz? A może pozwalasz na to swoim dzieciom? Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem. Ja tutaj do jednego opakowania śmietany dodałam mniej więcej pół szklanki cukru pudru. No i przyda Ci się robot, bo przecież inaczej tego nie ubijemy, a musi się zrobić bardzo fajna kolejna masa, która będzie kolejną częścią naszego sernika. I znowu przekładamy masę śmietanową. Proszę, jaka piękna ubita. Na masę serową tworzymy kolejną warstwę. No i zobacz, ostatni ruch to właśnie truskawki na wierzchu. Możesz też dodać świeżą miętę, super to będzie wyglądało, albo opruszyć całość cukrem pudrem lub też kawałkami czekolady. Najważniejsze jest teraz to, żeby właśnie taki gotowy sernik włożyć do lodówki i poczekać kilka godzin, aż masa serowa stwardnieje i śmietana również, ta masa kremowa też nam trochę stwardnieje. Najlepiej, jeśli wykonasz taki sernik wieczorem i zostawisz go na całą noc w lodówce. Ale jeśli nie masz czasu, to zrób na przykład sernik rano i poczekaj kilka godzin, zanim go zaczniesz jeść lub też podawać gościom. Mój sernik ląduje teraz w lodówce, ale za moment zobaczysz, jak on wygląda po zdjęciu tej części. Jeszcze przed jego zjedzeniem. Natomiast gwarantuję Ci, że uda Ci się wykonać ten sernik, a na pewno będzie smakował Tobie, Twoim bliskim, znajomym i wszystkim osobom, którym będziesz go serwować. Jest niesamowicie prosty w przygotowaniu. Składniki oczywiście znajdziesz w opisie. Możesz go dowolnie modyfikować. Nie musisz go piec. Ale jaka pyszność i rozkosz dla podniebienia.
Jeśli będziesz pierwszy raz wykonywać ten sernik, daj koniecznie znać, jak wyszedł i czy ci smakował. A jeśli wykonujesz go regularnie, to też napisz w komentarzu, dlaczego? Czy smakuje tak twoim bliskim, znajomym, czy po prostu jest to jedno z twoich popisowych dań? Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku na moim kanale. Do zobaczenia. Pa!